Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Chaponik i reprezentuję firmę Paketa. W dniu dzisiejszym, w kolejnym odcinku naszego kanału Go International, weźmiemy na tapetę rynki DACH, czyli Niemcy, Szwajcarię oraz Austrię. Wraz ze mną są znamienici goście: Monika Kosmowska z Get Notice Agency. Dzień dobry. Sebastian Choroszko z Zaufane.pl. Cześć, witam Was serdecznie. I Paweł Chybicki z NetHanzy. Cześć, hej. Witam Was serdecznie i dziękuję za przybycie. Słuchajcie, zacznijmy może od samego początku. Rynek DACH to są trzy kraje, jak już wstępnie powiedziałam. Można to łatwo określić tak, że Austria i Szwajcaria i pod kątem wielkości, jeśli chodzi o liczbę ludności i pod kątem liczby sklepów, są dosyć zbliżone. Niemcy zdecydowanie odstają tutaj od tych dwóch rynków. Wystarczy choćby powiedzieć o populacji. Mamy tutaj 84 miliony mieszkańców, gdzie Szwajcaria i Austria to około 9 milionów. Podobnie wygląda sytuacja z liczbą sklepów internetowych, gdzie tak naprawdę w Niemczech jest to 330 tysięcy sklepów, a w tamtych dwóch rynkach jest to kilkanaście tysięcy. I tak samo możemy to skonkludować, jeśli chodzi o rynek e-commerce. Tak? Rozwój tego rynku e-commerce w Niemczech jest zdecydowanie większy niż w Szwajcarii czy Austrii. No i tak naprawdę pierwsze moje pytanie jako konkluzja. Powiedzcie mi proszę, czy gdybyście wchodzili na rynki DACH, to byście traktowali te rynki jako jeden rynek, czy raczej byście rozgraniczali i planowali strategię rozwoju indywidualnie na każdym rynku? Jasne, to może ja zacznę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że tutaj na to pytanie każdy powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie, natomiast ja postaram się pokazać kilka takich cech podobnych, charakterystycznych dla tych rynków, jak i także tych, gdzie się różnią. Myślę, że mówimy dzisiaj o bardzo wymagających rynkach i to jest na pewno część wspólna. Zresztą sami przygodę z rynkiem niemieckim zaczęliśmy jakieś 5 lat temu. Na początku nie okazało się to w ogóle sukcesem. Musieliśmy się dostosować i zrozumieć właśnie ich mentalność poniekąd z jednej strony. Z drugiej strony to, czego nauczyliśmy się właśnie dzięki tym przygodom, dzięki tym doświadczeniom, doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy właśnie efektywnie działać w Polsce dzięki właśnie niemieckiemu rozwiązaniu. Ale już wracając do rzeczy i do liczb, na pewno mówimy o rynkach, które mają jedno z największych PKB w Europie. Niemcy są tutaj liderem. Ponad 8 bilionów dolarów, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szwajcaria i Austria trochę mniej. Austria jest na poziomie Polski mniej więcej, jeżeli chodzi o PKB. Natomiast jeżeli popatrzymy na siłę nabywczą, bo to też jest bardzo charakterystyczne, że często patrzymy na te kraje, na te rynki jako miejsce, gdzie jest bardzo duża siła nabywcza, to tutaj ta kolejność nam się nieco odwróci. Największą siłę nabywczą z tych trzech rynków mają Szwajcarzy, później Austriacy i na końcu Niemcy. Więc o tym warto pamiętać. Tak jak fajnie powiedziałaś już o tym, że różnią się ilością mieszkańców, że tutaj znacznie nam się Niemcy wybijają. Natomiast kolejną rzeczą, o którą należy pamiętać, to są waluty, tak? Czyli Austria i Niemcy należą do strefy euro, w Szwajcarii mamy franki, jak i również języki, bo w Szwajcarii mamy aż 4 języki urzędowe, a znowu w Austrii i w Niemczech tak język obowiązujący to jest język niemiecki. Więc to są różnice, które należy wziąć pod uwagę. I tak, no i patrząc na ten obszar jako taki jeden duży, na pewno wygląda on bardzo interesująco dla ekspansji i powiedziałbym, że potraktowanie go jako jeden obszar taki gospodarczy to jest duże uproszczenie, bo będzie to wymagało na pewno sporego dostosowania się do wymogów, do zachowań konsumenckich w każdym z tych krajów. Czyli z jednej strony rynki bardzo rozwinięte, ale z drugiej strony jednak sugerowałbyś różne strategie do każdego z nich. Może uzupełniłbym to tak, że pewnie gdybym był właścicielem czy e-commerce managerem w dużym sklepie internetowym posiadający duże zasoby, być może pokusiłbym się o to, żeby ekspandować na wszystkie trzy rynki równocześnie. Natomiast gdyby to był mniejszy sklep internetowy, gdybym miał te zasoby dużo bardziej ograniczone, zdecydowanie bym je
podzielił i ekspandował do każdego z osobna. Monika, jaką ty byś obrała strategię? Ja bym na pewno jednak rozdzieliła też te rynki, tak jak wspomniał Sebastian, chociażby z tego faktu, że pamiętajmy, że Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej. I w związku z tym są większe komplikacje celno-podatkowe, jeśli chcemy sprzedawać tam towar. Więc tutaj na pewno ta strategia już chociażby pod kątem sprzedaży towaru czy współpracy z biurem księgowym, z biurem celnym będzie na pewno inna i bardziej od nas wymagająca niż sprzedaż na rynku austriackim czy niemieckim. Różnic jest trochę więcej. Niemcy są bardzo przywiązani do swojego kraju, do tego, aby strony były świetnie dopasowane pod rynek niemiecki, o czym powiemy jeszcze później już bardziej szczegółowo. Natomiast Austriacy przez to, że są otoczeni wieloma krajami wokół siebie i mają bardzo dużego gracza, czyli właśnie wspomniane wcześniej Niemcy, bardzo często kupują u dostawców niemieckich i większość zakupów robią właśnie na rynkach zagranicznych. Głównym wiodącym dostawcą towarów jest u nich Amazon, niemiecki oddział Amazona, później Mediamarkt i Zalando i oni tak naprawdę są odpowiedzialni za 1/3 sprzedaży w Austrii. Szwajcaria natomiast jest bardziej rozdrobniona, jeśli chodzi o sklepy i te Szwajcarzy zamawiają z wielu krajów, nie tylko na przykład właśnie z rynków niemieckiego czy austriackiego. U nich też te sklepy często nie mają nawet domeny CH, w związku z tym, że właśnie musiałby mieć kilka języków, więc tutaj jest całkiem inne dostosowanie, chociażby pod tym kątem. A słuchajcie, jeszcze jedno takie pytanie do Was wszystkich. Mówimy tutaj o trzech rynkach. No i tutaj już kilka razy padło, że oni od siebie nawzajem kupują. Czy to nie jest trochę tak, że można być na przykład na rynku jednym, wybranym i jednocześnie dzięki temu być w całym regionie Dach? Czy to tak nie funkcjonuje? W wielu przypadkach można tak zrobić. To oczywiście zależy od sektoru i branży. Jeśli chodzi o sklepy internetowe, bo na pewno Paweł za chwilę powie szerzej na temat marketplace'ów. Jeśli chodzi o sklepy, to zdecydowanie tutaj, jeśli chcielibyśmy zrobić tylko jeden, wybrałabym rynek niemiecki i tak naprawdę z niego sprzedawała na Austrię czy też Szwajcarię. W związku z tym, że ten rynek jest najbardziej rozwinięty, Niemcy też się pod kątem sklepów cieszą dużym poszanowaniem wśród tych pozostałych dwóch krajów. No i Niemcy niechętnie będą kupować towar w drugą stronę z Austrii czy ze Szwajcarii. Więc jeśli chcemy pozyskać ten rynek, zdecydowanie tym głównym powinien być rynek niemiecki. Okej, okay, Paweł, zostałeś wywołany do tablicy. To tak. Jak to jest z tymi marketplace'ami? Bo ja też wszędzie słyszę, że Niemcy to marketplace'y. Jak to wygląda? Trochę tak i może zacznę od tego, że w ogóle rynek Dach jest przez nas, czyli Europę Centralną, postrzegany jako taka złoty kierunek w pierwszej kolejności do zrobienia ekspansji zagranicznej. No z wielu przyczyn, prawda? Z jednej strony kwestia zamożności tego klienta, z drugiej strony bliskość. To wszystko powoduje, że nam się to wydaje bardzo atrakcyjne, natomiast to jest też najbardziej konkurencyjny rynek. I tak samo w kwestii marketplace'ów. No tutaj mamy z jednej strony Amazon.de, który jest wiodący i on jakby Amazon.de stanowi taki ośrodek zakupowy zarówno dla Austriaków, jak i częściowo Szwajcarów. Dlaczego częściowo, to za chwilkę powiem, ale są też inne marketplace'y. Jest na przykład Ricardo czy Galaxus na rynku szwajcarskim i te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliście wcześniej, to znaczy kwestie tego, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej i jednak jest pewna różnica w kwestii dostawy produktów na te rynki, to znaczy na przykład z OSS-u nie możemy skorzystać, o czym pewnie też powiemy później. To wszystko powoduje, że jest to trudniej dostępny rynek. Także podsumowując, na pewno wszystko, co powiedzieliście wcześniej, jest prawdą, z małym zastrzeżeniem, że jeżeli chodzi o marketplace, to Amazon tam wiedzie prym. Natomiast taka Szwajcaria będzie miała swoje własne preferencje zakupowe i jednak nie można wykluczyć, że nie kupią nic za Amazon.de, no ale nie jest to w momencie, kiedy my na przykład analizujemy dla naszych klientów te rynki, to traktujemy po prostu Amazon.de jako całość. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli trochę potwierdzasz to, co powiedziała Monika wcześniej, tak? Czyli jeśli chcielibyśmy być na rynkach Dach, a nie stać nas, to co powiedział Sebastian, na to, by zaplanować oddzielne strategie na wszystkie rynki, to zdecydowanie rynek niemiecki również pod kątem marketplace'ów. Zdecydowanie jeszcze o analityce będę później troszeczkę chciałbym wspomnieć, to znaczy analizując Amazon.de, analizujemy troszeczkę trzy rynki, tak? A nawet więcej.
Weźcie też pod uwagę, że Szwajcaria ma takie specyficzne ulokowanie, że jest krajem sąsiadującym, a w Amazonie mamy taką możliwość jak wskazanie krajów sąsiadujących, do których możemy realizować dostawy. No to ona będzie sąsiadująca nie tylko z Niemcami, ale też ze strony Włoch, ze strony Francji. Więc ona będzie krajem wspólnym, sąsiadującym dla kilku rynków amazonowych. Okej, okay. No dobra, no to słuchajcie. Jesteśmy na etapie następującym. E-sklep podjął decyzję. Wchodzi na rynki dach. Czy na Niemcy, czy na wszystkie. No i pytanie powstaje następujące. Jak przygotować się formalnie, prawnie do tego, by wszystko tam funkcjonowało należycie? Sebastian, co byś powiedział na temat? Okej, to tak jak już powiedzieliśmy, że będziemy tutaj mieli trochę inne zasady, jeżeli mówimy o Szwajcarii, czy nie jest w Unii Europejskiej. I w Niemczech i Austrii będziemy mogli stosować ogólnie tak przyjęte dyrektywy Unii Europejskiej. Natomiast też myślę, że warto tutaj wspomnieć, że nikt z nas tutaj obecnych dzisiaj nie jest z zawodu prawnikiem, więc przygotowaliśmy oczywiście najlepsze praktyki i takie wskazówki, które warto wziąć pod uwagę. Natomiast warto też, żeby każdy z Was indywidualnie skonsultował to właśnie, czy z prawnikiem, tak czy z firmą, która się po prostu specjalizuje w tego typu usługach. Paweł już tutaj wspomniał o VAT-cie OSS, tak, i z tej uproszczonej procedury rozliczenia właśnie podatku VAT możemy skorzystać zarówno w Austrii, jak i w Niemczech, gdy sprzedaż przekroczy 10 tysięcy euro. Tutaj ważną informacją jest to, że taką rejestrację możemy przeprowadzić, czy należy więc przeprowadzić w kraju, w którym jest zarejestrowana firma, więc wcale nie musimy jechać do innych krajów i ona już będzie obowiązywała całą Unię Europejską. Nieco inaczej to wygląda w Szwajcarii i obowiązek tam rejestracji do VAT-u następuje w momencie, kiedy przekroczymy sprzedaż w wysokości 100 tysięcy franków w Szwajcarii lub ogólnie za granicą. I wtedy tam należy zarejestrować się do VAT-u przy wykorzystaniu jednego z oficjalnych doradców czy też pośredników, więc też już taka instytucja powstała, takie firmy, które mogą nam w tym pomóc. Skoro już tutaj jesteśmy przy kwestiach podatkowych czy też takich formalnych, myślę, że jeżeli mówimy o tych właśnie bardziej wymagających rynkach i bardziej rozwiniętych i tutaj ta lokalizacja będzie, myślę, na najwyższym poziomie i super kluczowa, chętniej i szybciej bym tutaj rozważył założenie spółki w ogóle w Niemczech. Tak, to niemieckie GmbH trochę obrosło już mitami, natomiast rzeczywiście warto to wziąć pod uwagę tak zdecydowanie bardziej właśnie w rynku niemieckim, tak, niż w Czechach czy też Słowacji, Rumunii, tak, więc tutaj w Europie jest i aż tak to super konieczne nie było. Z innych takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to jest na przykład opłata recyklingowa, tak, i tutaj też są już odpowiednie instytucje. W Niemczech należy taką opłatę uiszczać już od pierwszego sprzedanego produktu, więc o tym też należy pamiętać. Tak, i tutaj też już są konkretne poradniki, więc oczywiście tak czy też konkretne artykuły na ten temat. Jeżeli to będzie interesujące, to na pewno też tutaj pojawi się osoba, która się w tym specjalizuje i przeprowadzi Was krok po kroku, ale chciałbym to podkreślić. To, co ciekawe, to też w Niemczech jest taka forma jak wezwanie do zaniechań, do uchybień i tutaj czy to na przykład nasza konkurencja, czy też konkretne już instytucje, firmy, mogą nas wezwać po weryfikacji na przykład naszego regulaminu, czy też zasad działania sklepu internetowego i to należy traktować bardzo poważnie. Czyli tam wszystko musi być zapięte na ostatni guzik i nawet mają taką oficjalną formę zgłaszania zażaleń, tak, uchybień w naszym regulaminie i co ciekawe, jeżeli to się okaże słuszne, to ponosimy koszt przygotowania, w ogóle złożenia takiego wezwania. Więc to też jest coś innego, nieznanego nam w Polsce. I każda branża ma swoje charakterystyczne elementy, więc oczywiście powinniście zweryfikować wszelkiego rodzaju cła, czy dodatkowe obowiązki, na przykład dla firm sprzedających elektronikę również należy się zarejestrować w osobnym miejscu do tego przeznaczonym, bo każda firma sprzedająca z zagranicy właśnie do Niemiec elektronikę jest traktowana jak producent tejże elektroniki, więc tutaj to musi być odpowiednio
przygotowane. No i należy na pewno zwrócić bardzo dużą uwagę na przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jakie znamy w Polsce, czyli regulaminów, polityki RODO, należy wskazać, komu są dane udostępniane, tak, do jakich ma wgląd dana firma i polityka cookies. Tutaj też Niemcy są bardzo mocno na tym punkcie uczuleni, więc to nie tylko powinna być taka belka gdzieś jak znamy w Polsce, zgadzam się, zamykam, a wszelkiego rodzaju dużo bardziej rozbudowane właśnie są do tego gotowe wtyczki, są na te rynki rekomendowane. Więc no, sporo jest tych elementów, natomiast no, warto się do tego przygotować, żeby właśnie wzbudzać to zaufanie wśród lokalnych klientów, bo to na pewno jest kluczem do sukcesu na tych rynkach. Super. Szanowni odbiorcy, jeśli byście chcieli usłyszeć więcej na ten temat, zachęcam do komentowania jak najbardziej. Zaprosimy tutaj jakiegoś szanownego gościa, który się specjalizuje w kwestiach prawnych i opowie od A do Z, jak działać na tych rynkach. Ale przechodząc trochę dalej. Platforma. Jak ten sklep stworzyć? Gdzie go stworzyć? Jakie wybrać narzędzie, żeby tak naprawdę łatwo docierać do odbiorców? Monika, słucham Ciebie. Przede wszystkim, jeśli wychodzimy na rynek niemiecki, to dobierzmy taką platformę, która będzie miała wszystkie potrzebne nam integracje, zarówno z dostawcami logistycznymi, systemami płatności, czy systemami opinii. Jest to bardzo ważne na tym rynku, aby ten sklep był idealnie dopracowany. I z takimi platformami jest na przykład znany w Polsce WooCommerce, Presta, Magento, Shopify, Shopware, czy też iDoSell, które te integracje ma. I tworząc ten sklep, po pierwsze, musi być on w Niemczech, w domenie niemieckiej, to pamiętajmy, Niemcy bardzo na to zwracają uwagę, świetnie przygotowane tłumaczenia, obsługa w języku niemieckim, oczywiście z niemieckim numerem telefonu i to, co wspominał Sebastian, bardzo dobrze jest postrzegane, żeby sklep też miał niemiecką siedzibę. Oczywiście, jeśli nie mamy siedziby w Niemczech, możemy to obejść w ten sposób, że w kontakcie dajemy adres na przykład logistyki zwrotnej, z której korzystamy, jeśli jest na terenie Niemiec. Natomiast ta spółka niemiecka daje nam taki dodatkowy social proof i z pewnością zwiększy konwersję, gdyż Niemcy lubią kupować w swoich sklepach. Pamiętajmy, że wszystkie regulacje prawne, o których wspomniał Sebastian, muszą być też bardzo dobrze dograne, gdyż urzędy niemieckie już obrosły niejakim mitem. I my też musimy zdobyć zaufanie tego klienta niemieckiego, w związku z tym, że konkurencja jest tam bardzo duża. O wiele łatwiej na pewno jest nam zdobyć to zaufanie na marketplace'ach i wielu naszych klientów najpierw wyszło na rynek niemiecki poprzez marketplace, a później dopiero jak już zaczęło na nim zarabiać, otwierało sobie drugi kanał właśnie poprzez sklep, ale to tutaj już Paweł na pewno opowie, jak łatwiej można wyjść poprzez marketplace na rynek niemiecki. Czy łatwiej to zależy, ale to myślę, że jeszcze o tym chwilkę później powiem w szczegółach. Jeżeli chodzi o sam wybór platformy, to tak jak wspomniałem wcześniej, ta Szwajcaria będzie dużo bardziej charakterystyczna. Mhm. Tutaj mamy te marketplace'y preferowane niejako przez Szwajcarów. Z drugiej strony Szwajcarzy są bardzo otwarci na zakupy z zagranicy, więc teoretycznie powinniśmy uderzać tam, gdzie jest najwięcej możliwego potencjału, a mianowicie mam na myśli tutaj oczywiście Amazon.de. Nie można też zapomnieć o platformach takich jak chociażby Zalando. To zależy, co sprzedajemy, więc moja odpowiedź na to pytanie, na jakiej platformie warto rozpocząć działania, to zależy od tego, co wyjdzie nam z analizy. Z analizy, którą możemy przeprowadzić dzięki wielu narzędziom, które są dostępne, mają ciekawe dane, które jesteśmy w stanie zestawić dopiero z asortymentem, z którym chcemy ruszyć. I tak jak wspomniała Monika, ta konkurencyjność będzie dla nas wyznacznikiem. Ja jestem zwolennikiem teorii, żeby nie wchodzić za wszelką cenę tam, gdzie jest rynek najbardziej konkurencyjny, bo on będzie dla nas najbardziej wymagający, a jednocześnie zostawia nam najmniejsze pole do manewru. Jeżeli w Niemczech okaże się, że nasza branża jest mocno przesycona, to może niekoniecznie to jest najlepszy kierunek do wyjścia na rynek zagraniczny w pierwszym kroku, może w kolejnym, ale to naprawdę za każdym razem trzeba odnosić do asortymentu konkretnych produktów i zupełnie inaczej to będzie wyglądało w przypadku dystrybutora, a inaczej w przypadku producenta, który wprowadza nowy produkt na rynek. Ale o tym pewnie jeszcze powiem później. No słuchajcie, to w takim razie mi tu się ciśnie na usta jedno słowo. Strategia. Tak? No więc
jaką obrać strategię, żeby na te rynki wejść płynnie, z sukcesem i tak naprawdę później pokazywać siebie jako wzór. No to może to jest ten moment. To już kontynuuj. To jest ten moment. Jeżeli chodzi o strategię, ona będzie inna dla dystrybutora, ze względu na to, że dystrybutor będzie musiał odnaleźć się właśnie w tych warunkach konkurencyjności. Czyli ten sam produkt będzie oferowany przez wielu merchantów, nie tylko z Niemiec, nie tylko z Austrii, tylko z bardzo wielu innych krajów ościennych, które mogą po prostu zwyczajnie ten produkt posiadać i dostarczać w lepszych warunkach, niż my jesteśmy w stanie. Dlatego, tak jak mówię, po pierwsze analityka. Jesteśmy w stanie to zbadać, jesteśmy w stanie to sprawdzić, więc zachęcam każdy e-commerce, który zamierza przeprowadzić ekspansję właśnie w kierunku przez naszą zachodnią granicę, do tego, aby najpierw zweryfikować, czy na pewno jest tam odpowiedni potencjał i możliwość konkurowania. Jeżeli chodzi o producenta, ta strategia będzie wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy, tutaj musimy przeanalizować rynki, produkty substytucyjne na tym rynku, czyli takie, do których możemy odnieść nasz produkt, który tam dopiero wprowadzimy. No i teraz, biorąc pod uwagę, że mamy na przykład w Polsce fajnych producentów obuwia, dajmy na to, tak? Znane marki. Niemcy ich nie znają. Musimy zbudować świadomość tej marki od samego początku. Ale jeżeli mamy produkt substytucyjny, bardzo dobrze skonkretyzowany na tym rynku, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odnieść się do potencjału sprzedażowego tego produktu i do wielkości tortu, który jesteśmy w stanie faktycznie temu konkurentowi w części odebrać. Do tego będą służyły nam różnego rodzaju narzędzia. Po pierwsze, dobre listingi, dobry content na marketplace'ach. Tutaj a propos contentu, mała dygresja, nie wiem czy wiecie, na marketplace'ach szwajcarskich funkcjonują dwie formy komunikacji, francuska i niemiecka, więc content jest preferowany, żeby był od razu dwujęzyczny. Z drugiej strony mamy szereg narzędzi płatnych reklam na marketplace'ach i to są takie dwa podstawowe narzędzia, które producentowi, czyli właścicielowi marki wprowadzającemu nowy produkt będą te rzeczy służyły do tego, żeby zdobyć istotną część tortu, a tort jest, jak już wiadomo, dosyć duży i atrakcyjny. Tak jest. Monika, teraz mówiliśmy o marketplace'ach, ale jak to wygląda, jeśli ktoś decyduje się jednak na swój sklep, nie na marketplace? Jak tutaj byś powiedziała, co byś zaproponowała, jeśli chodzi o promocję, o kierunki rozwoju? To tak podobnie jak Paweł wspomniał, to budowanie świadomości naszego brandu, naszego sklepu i budowanie lejka sprzedażowego jest bardzo ważne. Na pewno nie skupiałabym się tylko na jednym kanale promocyjnym, gdzie daje bardzo duży budżet, zdecydowanie bardziej rozdzieliłabym ten budżet na kilka kanałów promocyjnych, tak żeby ten lejek zapełnić od początku do końca. Jeśli chodzi o te kanały promocyjne, które są popularne w Niemczech, no to oczywiście jak wszędzie Google Ads, bo wyszukiwarka Google to jest około 90% w Niemczech, w Austrii oraz w Szwajcarii. Coraz bardziej popularny staje się też Bing, bo w Niemczech czy Austrii to są cyfry rzędu 5-6% rynku. W Szwajcarii trochę więcej, między 6 a 7%. Nie zapominajmy też o social mediach, bo we wspomnianych Niemczech 80% Niemców korzysta z social mediów i to bardzo aktywnie. Najbardziej popularny w tym momencie jest oczywiście Facebook i to są mniej więcej liczby wielkości rzędu 55-57%. Podobnie jest zresztą jak w pozostałych krajach dachu. Instagram to jest około 40% użytkowników, więc także całkiem sporo. Ale co ciekawe, bardzo prężnie rozwija się TikTok w Niemczech, bo w tym momencie to jest jeden z głównych krajów użytkowników pod kątem ilości użytkowników TikToka i jest to około 21 milionów. Plus, w zależności oczywiście od branży, ciekawym kanałem też jest Pinterest, bo ma około 16,8 miliona użytkowników w tym momencie. Więc budując ten lejek, warto uwzględnić te wszystkie kanały. Natomiast nie zapominajmy, że Niemcy to jest jeden z najdroższych kierunków promocyjnych. Pod kątem właśnie konkurencyjności, nasycenia rynku, tego, że nasza konkurencja płaci za te reklamy i my często też, w zależności oczywiście jak się rozliczamy w euro. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, czyli jeszcze ten kolejny kanał promocyjny, ono jest o wiele droższe niż na rynku polskim, bo chociażby sam zakup linków już jest w euro, plus stworzenie bardzo dobrego kontentu, na przykład przez native'ów, to już też się inaczej rozliczamy. Więc planując ekspansję, oprócz tego właśnie, co wspominał Paweł, to jest bardzo ważne, jaka jest konkurencja, jakie jest nasycenie rynku, skalkulujmy też koszty w przypadku sklepu promocyjne.
Bo często okazuje się, że na przykład w kosztach promocyjnych na rynek niemiecki możemy zrobić promocję na rynek słowacki, czeski i nawet rumuński. Więc to jest bardzo ważny aspekt. Okej, czyli nie jest to zbyt proste z tego, co mówisz, i na pewno i czasochłonne, i kosztowne. Więc stąd chyba, nie wiem, czy mogę zaryzykować taką teorię, na marketplace byłoby łatwiej? Jak myślisz, Paweł? Gdyby... No na pewno. Znaczy, na pewno z pewnej perspektywy. Jeżeli mam porównać budowanie świadomości marki na Amazon, produktu o bardzo konkurencyjnej kategorii akurat na Amazon, no to nie wiem, na ile byłoby ta duża różnica, pewnie jakaś różnica może być, ale na korzyść Amazon, ale czy to będzie tak ogromna różnica? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to będzie częściowo zbliżone, jeżeli chodzi o ten element promocji. Tak? Jeżeli chodzi o marketplace, pamiętajcie, że po prostu zwyczajnie odchodzi nam cała część kosztów pozyskania ruchu, no ale my musimy zadbać o dobrą pozycję w tym marketplace, co też kosztuje. I tam też jest SEO, i tam też są adsy. Odchodzą nam na pewno koszty budowy tej platformy. Czyli... I pozyskania social proofu, bo bardzo wielu klientów zapomina, będąc na rynku niemieckim, a sprzedając wcześniej na przykład właśnie poprzez Amazon, że oni odpalając sklep nie mają tego social proofu zdobytego właśnie poprzez marketplace, na którym byli wcześniej. Niemcy na to bardzo stawiają i tutaj na pewno Sebastian wie o tym najlepiej. No, nie bez powodu właśnie mówimy o tych rynkach jako konkurencyjnych i w zakresie opinii. Nie może być inaczej. Jest to rynek jeden z najbardziej konkurencyjnych w ogóle, tak, w całej Europie. Myślę, że Wielka Brytania może być podobna, czy kraje Beneluxu, natomiast działają tam, są tam aktywni wszyscy najwięksi europejscy gracze, tak, czyli Trustpilot, Trusted Shops i Komi, więc to są marki, tak, które posiadają dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie i oni wszyscy są aktywni, więc też ta świadomość opinii jest tam bardzo, bardzo wysoka. No i też trochę na tym bazując, no dokładnie w ten sposób powstało zaufane.pl w Polsce, że podejrzeliśmy pewien trend, który właśnie pojawił się w Niemczech i przewidzieliśmy po prostu, że zaryzykowaliśmy, że on się może pojawić w Polsce. Więc z takich wskazówek to na pewno bardzo mocne dbanie o opinię o firmie i naprawdę oni bardzo są tego świadomi, żeby weryfikować te opinie o firmie. Wyszukiwarka Google to standardowo gwiazdki. To, co tam było właśnie dostępne te 4-5 lat temu w Polsce jeszcze nie było, dzisiaj tak naprawdę wyrównaliśmy to i wszelkiego rodzaju certyfikaty, badże do tego stopnia, że potrafią używać ich w reklamach telewizyjnych do tego, żeby właśnie już wzbudzać ten social proof, więc nie tylko finansowo, nie tylko pod kątem podejścia konsumentów, ale tutaj ten social proof też no, jest takim jednym z niezbędnych elementów, o który należy zadbać, żeby właśnie tam skutecznie zaistnieć i to nie tylko w Niemczech, ale właśnie we wszystkich trzech krajach. Jeszcze tutaj dodam, że social proof, bardzo fajnie, że o tym powiedzieliście. No, Niemcy i nie tylko Niemcy, ogólnie mieszkańcy całego regionu są bardzo przyzwyczajeni do Amazon, mają duże zaufanie. Amazon i inne marketplace z reguły mają taką konstrukcję, że mechanizm buy boxa powoduje, że zwyczajnie jeżeli ktoś jest w buy boxie, to znaczy, że spełnia wszystkie najostrzejsze wymagania i oczekiwania Amazon wobec tego konkretnego merchanta, więc cała ta kwestia odpowiedzialności, budowania zaufania jest po stronie marketplace'u. To jest po prostu zwyczajnie ta różnica i dosyć istotny krok do przodu. Jeszcze jeżeli chodzi o dystrybutorów, sklep internetowy, pośrednik, który operuje większą bazą produktów, no to tutaj zwyczajnie natychmiast dostajemy dostęp do bardzo dużej rzeszy kupujących i nie musimy już dbać tak bardzo o czy to content, czy promocję, ze względu na to, że robi to za nas często marka. Tutaj musimy zwyczajnie wyjść z najlepszą możliwą ofertą, więc to wszystko zależy od sytuacji, zależy od tego, co chcemy, co robimy, co sprzedajemy, jak to sprzedajemy i myślę, że dopiero wtedy można tak jednoznacznie odpowiedzieć, czy marketplace jest dużo łatwiejszą drogą. No to tutaj słucham Was bardzo pilnie i jedna taka refleksja mi się pojawia w głowie, że te rynki są bardzo wymagające. Bo też z mojej strony mogę dodać, że pod kątem logistyki jest bardzo podobnie. Logistyka jest bardzo rozwinięta na tych rynkach.
Wystarczy spojrzeć na sieć dróg, sieć połączeń, tak, które są i między krajami, i wewnątrz kraju. Więc tak naprawdę praktycznie wszyscy mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że przesyłki dostają w 2, może 3 dni. I to mówię nawet o zagranicznych często przesyłkach. Co więcej, rynki te się charakteryzują również, o dziwo, dużymi zwrotami. Dlaczego mówię o dziwo? Ponieważ są to w naszej świadomości rynki, które bardzo są eko, bardzo dbają o środowisko. I wbrew pozorom jakby w tych zwrotach tego nie do końca widać, aczkolwiek wyjątkiem tutaj jest Austria, z tego co dowiedziałam się tutaj od naszych kolegów z Austrii, że tak naprawdę bardzo mocno ostatnio Austriacy zaczęli pilnować się i faktycznie dokonywać tych, powiedzmy, właściwych wyborów i zakupów, żeby właśnie tę liczbę zwrotów zmniejszać. I taka ciekawostka, że tak naprawdę jeszcze w 2020 roku 50% Austriaków przynajmniej raz w roku dokonało zwrotu, a już w 2023 szacuje się ten wskaźnik na 40%, tak? Więc widać te spadki. Jeszcze kolejną ciekawostką jest to, szczególnie dla nas, dla Polaków, gdzie u nas jednak te automaty paczkowe są wszędzie, punkty odbioru są wszędzie, to jednak tam zdecydowanie wiedzie prym nadal kurierka. Więc dostawy pod konkretny adres. Oczywiście coraz bardziej się rozwija sieć punktów odbiorów, automatów paczkowych zdecydowanie mniej, ale jednak nadal Niemcy, czy Szwajcarzy, czy Austriacy wybiorą w pierwszym rzucie dostawę kurierem. Więc pod kątem logistyki też jest dosyć wymagająco, z tego co widzę. A powiedzcie mi, jak to jest pod kątem metod płatności? Więc tak, no tutaj jest to bardzo podobne we wszystkich trzech krajach, natomiast mają coś, co się wyróżnia, czyli takie e-wallets w postaci właśnie chociażby PayPala. I na przykład w Niemczech jest to wiodący system płatności. Według różnych statystyk stanowi nawet od 30 do 40% tak sposobów płatności, więc na pewno to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Więc gdy dostosowujemy właśnie technologicznie sklep, to PayPal tutaj jest chyba taką najbardziej rozpoznawalną marką, tak, providerem tego typu usług i warto wziąć to pod uwagę. Oczywiście płatności kartą, ale też płatności odroczone, także te wszystkie metody tutaj się są tam aktywne, są dostępne, co ciekawe, czy powinny być dostępne. Co ciekawe, z do statystyk, do których dotarłem, jest bardzo mało płatności przy odbiorze cash on delivery, prawda? Czyli ta metoda tam praktycznie w ogóle nie występuje, ma jakiś tam kilkuprocentowy udział. I żeby jakoś nie wdawać się w detale, no to te metody, o których powiedziałem, czyli właśnie płatności właśnie przez PayPal, przelewy kartą, tak, to są, czy płatności odroczone, one mają różny udział w tych trzech krajach, natomiast we wszystkich się powtarzają jako te wiodące. Mm-hmm. Tak, jeśli chodzi o te płatności odroczone, to w ogóle ostatnio czytałam dosyć potężny artykuł właśnie o tym, że one są aż tak popularne, szczególnie na rynku niemieckim, że właśnie to, o czym powiedziałam trochę wcześniej, jeśli chodzi o te zwroty, to między innymi spowodowały wzrost tych zwrotów. Tak, no bo kupuje się X produktów z płatnością odroczoną i po prostu się odsyła, bo one są nieodpowiednie. Tak, więc coś w tym jest. No ale teraz przechodzimy płynnie do czegoś, co chyba wszyscy lubimy najbardziej, czyli cross-border. Tak, i powiedzcie mi, jak mieszkańcy Dach podchodzą do zakupów zagranicznych, bo z tego co ja wiem, to bardzo chętnie kupują za granicą, wręcz powiedziałabym, że są w czołówce. Z tego co ja doszłam do pewnych badań, to Austria i Szwajcaria są numerem 1 i 2, jeśli chodzi o zakupy cross-borderowe, z wynikiem 48 i 41%. Więc powiedzcie mi, jakie wy macie doświadczenia w tym zakresie. Jak tak naprawdę ci klienci na rynkach Dach podchodzą do tych zakupów zagranicznych? Chętnie korzystają z zakupów takich, czy też mniej chętnie? Jak wy to widzicie? Jeśli chodzi o sklepy, to co wspomniałam na samym początku, Szwajcarzy, tak jak mówiłaś, i Austriacy zdecydowanie lubią kupować na rynkach zagranicznych. I oczywiście w pierwszej kolejności z pozostałych krajów tego obszaru Dach, ale też całkiem sporo osób zamawia bezpośrednio z Chin.
przez platformy typu AliExpress, więc na pewno tutaj możemy powiedzieć, że te dwa kraje tak, lubią. Niemcy, jeśli chodzi o sklepy, preferują niemieckie, więc zresztą nie ukrywajmy, że główny, jeśli chodzi o głównych producentów, wytwórców, dystrybutorów, oni się wywodzą z rynku niemieckiego, więc nigdy te, bardzo rzadko może nie nigdy, ale bardzo rzadko będą zaczynać od rozwoju na rynku austriackim czy szwajcarskim i stamtąd sprzedawać dopiero do Niemiec. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. I na zakończenie każdy z Was jakby mógł powiedzieć, co zrobić, by się wyróżnić na tych rynkach dach, bo skoro są one tak konkurencyjne, tak wymagające, to jakie tipy byście dali tutaj dla naszych odbiorców, żeby na tych rynkach jednak się wyróżnić? Może zaczniemy od Pawła. Czym się wyróżnić? W mojej ocenie najlepiej byłoby po prostu skupić się na tym, żeby dostarczyć najwyższą jakość obsługi, terminowość dostaw, wszystko to, czego klient zachodniej Europy oczekuje i do czego jest przyzwyczajony. Możemy się wyróżnić jako polski cross-borderowy e-commerce tym, że na przykład możemy wysyłać na niemieckich etykietach już paczki. To jest pewnego rodzaju wyróżnik z naszej perspektywy, a tam po prostu sprawimy, że konsument absolutnie nie odczuje różnicy. Norma. W mojej ocenie to jest trochę tak, że na marketplace'ach szczególnie no, ten klient nie zawsze nawet ma świadomość, że ten produkt przyjedzie z zagranicy, więc czy powinniśmy się wyróżniać? Moim zdaniem powinniśmy absolutnie spełniać te wszystkie najbardziej rygorystyczne oczekiwania zarówno marketplace'ów, jak i konsumentów i dzięki temu po prostu zwyczajnie będziemy najlepsi. Monika? Jeśli chodzi o sklepy, to nawiązując do Pawła, nie wyróżniajmy się od sklepów niemieckich. Wyróżnijmy się od sklepów wychodzących z Polski, które często nie są dostosowane do tego rynku niemieckiego. Więc naszym wyróżnikiem powinno być to, że sklep jest doskonale dopasowany pod użytkownika niemieckiego i oprócz wspomnianych wcześniej przeze mnie elementów, też aby ta strona była bardzo dobrze dopasowana do mobile'a, ponieważ w tym momencie zarówno na rynku niemieckim, szwajcarskim, jak i austriackim, bo to się akurat zmieniło na rynku austriackim, większość zakupów jest dokonywana przez mobile. Więc nie wyróżniajmy się od sklepów będących, pochodzących z dachu. Wyróżnijmy się od naszej polskiej konkurencji czy innych sklepów tym, że będziemy po prostu świetnie do tego cross-borderu przygotowani. Jedna mała uwaga, a już jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo patrząc na to, jaki serwis mają w standardzie polskie e-commerce, to on jest absolutnie porównywalny z tym, czego dokładnie oczekuje konsument na tych rynkach. Tak, ja bym tutaj dodał jednak do tego wszystkiego właśnie, żeby nie zepsuć, bo myślę, że to jest klucz w tym wszystkim, prawda, żeby ten konsument nie odczuł, że dokonał zakupu w sklepie, który natywnie nie pochodzi właśnie z Niemiec czy z dachu, tak z innych krajów, to co bym rekomendował, to jednak trochę zmianę mentalności, bo my lubimy się dogadać, lubimy zaproponować jakieś niestandardowe rozwiązanie, a jednak, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, że wszystko, co odbiega od standardu, od tego właśnie, czego oni by oczekiwali, jakby byli w standardzie potraktowani, to może wzbudzić ich dodatkowe podejrzenia, więc jeżeli mamy zwrot, jeżeli mamy dokonać zwrotu produktu, po prostu go dokonajmy, a nie proponujmy zamiennika, tak, czy nie szukajmy innych kreatywnych metod, no bo z tego też jesteśmy znani, z jednej strony, chociaż żeby nie było tak, nie chcę mówić rygorystycznie, tak, ale żeby nie było tak trudno, to też mam taką ciekawostkę odnośnie obsługi klienta, że na przykład w Niemczech nie ma terminu rozpatrzenia reklamacji, tak? Także to, co znamy w Polsce, 14 dni bodajże jest to 14, tak, czas, w którym reklamacja powinna być rozpatrzona. W Niemczech czegoś takiego nie ma i ten czas może być racjonalnie dobrany i często jest przyjmowany między 14 a 30 dni, to jest dla nich akceptowane, więc nie jest to takie straszne, jakby nam się wydawało. Czyli rynki wymagające, ale jednocześnie można dużo ugrać i nie ma się czego bać. Dokładnie. No dobrze, dziękuję Wam bardzo. Monika, Paweł, Sebastian byli dzisiaj moimi i Państwa gośćmi.
Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że rynek dach już nie ma przed Państwem żadnych tajemnic. Jeśli by jakikolwiek miał, piszcie komentarze, chętnie odpowiemy. I cóż, i zapraszamy na kolejne odcinki. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.